przyzwyczajający do tego. Ale ty jego kochasz, tego Mareczka? No przestań, ja tylko mój znajomy to wszystko. No, no więc... No przecież poznałam jego przez siebie, nie? No tak, oczywiście, że przeze mnie, tylko że wiesz, no. On potem już tak kręci, że on się z tobą znał i przed urodzeniem już ciebie znał, wiesz. No. Dobre sobie. No. A co ty masz za darmo dzwonienie? Bo ja mam za darmo dzwonienie, a ty pewnie nie masz za darmo. Też mam za darmo. Tak? A masz na ten Orange'u? Nie, ja mam w Play'u, 200 minut mam za darmo. Aha, 200 minut, a to za ile to jest, za dychę? Nie, to jest Dawida numer, bo Dawid mi go dał, bo to jest abonament, wiesz? Aha, abonament, aha, to tam, i tam też mają takie propozycje. Abonament to jest 200 minut? No, to jest 200 minut za darmo. A to ja nawet nie wiem, że to 200 minut, poczekaj, aha, za darmo. To wiesz, no Play, ale to płacisz co miesiąc 50 zł, bo bierzesz telefon gratis, nie? No. Za złotówkę i później płacisz 50 zł. Ale słuchaj, to zależy też jaki tam abonament masz, co ci Play oferuje, nie? A spytaj się tego Dawidka, ile jest w T-Mobile'u na abonament, ile za darmo. Minut gadać, tak. Ale Dawid tam jest w sieci Play, bo on tam ma telefony w Play'u, także wiesz, on tam go nie interesuje, ta inna firma, on ma Play, on jest zadowolony, wiesz. Ja rozumiem, że wiesz, może ja też mam różnych takich, to jeden jest w Plusie, a ma jeszcze i w Play'u, wiesz, a był w T-Mobile'u, wiesz, ten internet stawał, a tam mają akurat bardzo dużo internetu. No dobrze, to zależy, kto jaki jest przyzwyczajony i umie, jak to obsługiwać, wiesz, no. No. Dawid ma też internet w Play'u, rozumiesz? No. Tam 70 megabajtów, czy jak to się zwie, na miesiąc, rozumiesz? I płaci 69 zł. Aha. No. Ale to ma ten router, wiesz o co chodzi, nie? No tak. To czemu tak dużo płaci? No bo to był wtedy, tam taka była umowa, rozumiesz? No ja rozumiem, 69 miesięcznie. No. No, to przez 2 lata, nie? Ale to się opłaci, bo wiesz, wtedy ogląda sobie dowoli, ile zechcesz, nie? Ale po co to Dawidowi wszystko? Jakieś tam filmy kręci, czy wstawia do internetu, czy co? Nie, no po prostu, słuchaj, oglądamy sobie filmy, nie? Aha, no rozumiem, ja też sobie oglądam filmy na T-Mobile'u, bardzo dużo mają internetu, jest to bardzo droga, bogata firma T-Mobile. No nie wiem, ale wiesz, on płaci tylko ile miesięcznie? 69? Miesięcznie. To słuchaj, to jest tanio. No to jest tanio, bo przykładowo jak kupujesz tam 10 megabajta, to płacisz 10 albo 20 zł, wiesz? Jak to w T-Mobile'u 130, 140 zł zapłacić, no to wiesz, to... I tak, w Orange też, no. Tutaj Mareczkowi ile trzeba było płacić, daj spokój. Nawet on oszukiwał, że 290, a to wszystko na mój e-mail przychodzi, bo to przeze mnie załatwiane. Ja mówię, tu jest 41 zł. Jakie 290? On zawsze coś pod pretekstem wie, tak to Mareczek, no. Ten twój mąż, twoja szkoła. No. On nie ma mojego charakteru, on jest pazerny do potęgniętej. On kocha materializm. Kocha materializm, ale wiesz, no żeby tylko długo żyć, bo zdrowie i życie jest najcenniejsze, a reszta to tam nie wiadomo, czy człowiek nie zdechnie. No właśnie, ale najważniejsze, jakie majątek przepisze na ciebie. No przepisze, ale czy on w ogóle ma zamiar umrzeć, bo jak ty go skutecznie odbyt namaszczałaś, to może mu ten rak przejdzie. Nie, mówisz, że jeszcze rak ma, ale czekaj, czy ma naprawdę, trudno powiedzieć, może jakaś coś ma. A to może, a czy to jest raczyca czy macica? To jest rak macicy u Mareczka. Tak? A idź, ty jakie głupoty, Boże. O ludzie. Ja tu mam internet na T-Mobile'u, to wszystko jest o Watykanie, o papieżu, o diable, słuchaj, że o Jezu, takie rzeczy, że powinni ten internet skasować, bo teraz linia myśli. No ja to oglądam internet, ja oglądam telewizję, bo internet jest ciekawy, prawda? No pewnie.
No, oglądam masę piłek. No dobra, to może się zgonimy, może stara grunta spadła tam wieczorkiem do ciebie, byśmy pogadali. No pewnie, jak masz balerony, salcesony, wpadaj, no, dzwoń, no. No. Być, nie wiem, muzycy. No, to na razie, trzymaj się. No papa, dzwoń potem. Ja zadzwonię do ciebie. Dobra. A jak będziesz chciał... To już nie jest. No w Polsce tak to jest niestety zrozumiane, no. Ja mówię, no ale jesteśmy w Polsce. I teraz tak, oglądając te rosty, że zacytujemy innego, że zacytujemy kolegę. Oglądając te rosty, człowiek zwraca uwagę na tych, którzy na przykład nadużywają odniesień do genitaliów na przykład. Przeciwnika, tak? I jeszcze jakiś taki. No gadaj, co tam chciałaś jeszcze, no. Negatywnych odniesień, tak? A raczej mówimy, ten jest fajny, bo ten użył jakiejś takiej obelgi czy obrazy. No. Bardzo. No bo musiałam dobrze połączyć, bo się światło mi wygasiło na ekranie. Aha, tak. No. Coś tam chciałaś, no. Zwykle zyskują. No ja mi to po prostu zadzwoń, nitro, czy tam szkodowo po godzinie, gdzie tam ty będziesz w domu, to cię przyjdą wiedzieć. No dobra. No. To na razie, no. Pozdrow Dawidka i tego. I się spytaj, ile w T-Mobile'u jest za darmo, jak ma abonament. No. Nie, Dawid ma w Play, także ja nie wiem. Ale może wiedzieć, no. Nie, no niekoniecznie jego nie interesuje T-Mobile, on ma po prostu w Play'u. Jego oreszta się interesuje, tylko w Play'u ma. No. Dobra, Ewa, to udaje ci się? Masz bogactwo w życiu wielkie? Uczestnika tego. Najważniejsze, że mam zdrowie. Szczęście, to jest najważniejsze. No, zdrowie i to oczywiście, ja też tak myślę. A wszystko inne samo przyjdzie z czasem, nie? No, ta wieśka nie umarła, jeszcze jest? W innym już nie. A, wieśka? No. No, widziałam, młodkie ma, ale nie są taki smutny, taki jakiś dziwny, taki wiesz, ta wieśka taka umarzona w smyczy, krótko. Nie pogada ani nic, rozumiesz? Zawsze się spieszy, nigdy nie ma czasu. Nie chodzi o to, żeby komuś zabrać. Aha. Ale ona tam gotuje, jest praczką, tak? Tej Armii Zbawienia. Którzy krzywdzą. Nie, ona tam jest chyba tym pierwszym, to nazywa członki, bo wiesz, w tym kościele. No. No bo nosi te spodnie, koszulę, no to wiesz. Tak, powiedzmy, że to kościół. Dobra, no. No. Tak? Nie wybierasz się do armii? A idź! Jakie te głupie te gry, Boże, to u Świadków Jehowy, jaki poziom, mają strażnice, Biblię otwierają, czytają, wersety wertują, a tu jakieś głupie gry i jakieś gapią się na ciebie tutaj, jak te Mocharowe katolicki, oceniają, jak tu, jakie masz majtki tam pewnie pod spódniczką, jakie biustonosze, jakie buty, oj! No. A gdzie teraz jesteś? No i w domu jestem, zaraz będę wychodzić na jakiś obiad i tak dalej, słuchaj, no. A nie gotujesz sobie w domu obiadu? Głodna jestem, jakiegoś miejsca, by tu się coś pojadę sobie potem zorganizuję. No. Może. No a chodzisz tam do sklepu jeszcze do tego? Tak, a niedawno mnie tam nie było, potem pojadę w środę, jak będzie wypłata, bo teraz to wiesz. No, tutaj na razie nagrywam filmy. No. Zadowolony jesteś z tego mieszkania? Tak, on jest bardzo zadowolony z tego mieszkania. Zobaczymy, co tam będzie dalej. No. No to fajnie, jak mi się dobrze mieszka, trochę odpoczywa sobie do Mareczka. Tak, to on jest męczący, on jest psychiczny, on po prostu potrafi długo nie odzywać się, nie dzwonić i potem ma pretensje do ciebie, że on do ciebie nie dzwonił. Takie ma różne chore te, no. Ale brakuje mu, jemu, jak ciebie nie ma, rozumiesz? No, bo czasami narzeka, że mu samotnie źle jest. Tak, oczywiście, tak. Namaścić go trzeba, odbyć. Żeby ten rak przeszedł. Rak. Musisz tam od czasu do czasu i go odwiedzić, bo samotności umiera. Ja czasem tam przychodzę, odwiedzam i ciągnę nogę jakiegoś kurczaka, coś tam gotujemy, wiesz. No. Teraz jak dwie nogi, te ćwiatki przyniosłam, wiesz.
2 złote chyba 19 groszy, to on tak narzekał, że takie małe te nogi są, te ćwiartki. Ja mówię, przecież ty wcale nawet ile razy nie jesz, dajesz mi dwie duże i potem nagle mówisz, takie mam jakieś takie nielogiczne wypowiedzi, swoje reakcje, wiesz, różnych ludzi, wciela się oszustystycznie w różne osoby, gdy jest tylko Mareczek, on. No jako Mareczek. No, ale on wie, co on jest, myśli, że jest Mareczek wielki. Tak, no tak, 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 zawsze. On się czuje jak król, wiesz. Tak. Mareczek wielki. Tak, Mareczek wielki, tak, 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 tak. Nie po kolei w głowie. Wszystko nie po kolei w głowie. Jemu trzeba pisać 10 razy, on nie pamięta i potem na ciebie krzyczy. W sensie, jak ty na niego krzyczysz, to on na ciebie krzyczy, ale to wiesz, jest u ludzi tak, że gość w domu, Bóg w domu, a on po prostu, wiesz, wrzeszczy, bo on jest u siebie w domu. Takie ma nie po kolei w głowie po prostu. No i wiesz, stara dewotka. Stare 45 lat, stara dewotka, Mareczek. W Ameryce gość w domu, Bóg w domu. Wszędzie gość, a u niego to, wiesz, ten karczew. Że ktoś do niego do domu wszedł, no to jemu, wiesz, na podłogę nastąpił. Oj, jak się stało. Oj. No bo ja mówię, że on jest jorkar, rozumiesz? Tak. Że czeka jak ta jorkar, rozumiesz? Tak, czeka, tak. Trzeba na smyczy krótko trzymać. A wiem, ta, co przyjechała z Nowego Jorku. Ten Jork, Jork. No, tak, tak. No. Dobra. Ja wiesz, czeka jak jorka. Tak. Tak. A gdzieś tam macie jakieś mieszkanie, załatwiłyście sobie? No mamy, mieszkamy. Dobrze się nam mieszka, spokojnie. Tak? No. No dobra. A praca? To znaczy, że nie uczestniczy. No ja pracuję. Ty, bo Mareczek mówił, że to. A Dawidek też z tobą, czy nie? Nie, nie. No jasne, jasne, oczywiście. Dobra, Ewa, to dzięki za telefon i tego. Może dzwonić, no. Może przyjść, no. Dobra, no. No to na razie, no, tu porozmawiasz z taką Lipską, taka hrabina jest, wiesz, co dała mi jej łóżko i potem dzielnicowy przyszedł, bo raz jej nie wpuściłam, wiesz, a ona się policję wezwała, że ja jej nie wpuściłam do swojego domu, wiesz, i ja po prostu nikogo nie wpuściłam, bo to po 10:00 było, ten policjant do niej mówi, czy pani ma gdzie pójść, no sobie jakoś porad. Potem ściągnęła tu dzielnicowego. Ja mówię, pan zobaczy, daje łóżko babie durnej, a ona jeszcze ma jakieś wątpie i pretensje. I ja mówię, że Janek wziął pożyczkę, ona nie chciała spłacać kredyt i potem miał pretensje i na pewno z tego powodu umarł. A on mówi, właśnie tak to bywa. A ona mówi, a tu taki chłopiec przychodzi, taki młody. A on, policjant mówi, a ile ma lat? A ja mówię, na 21. A to może przychodzić. I takie głupie jest gadanie. Także jak przyjdziesz, to tą Lipską tu wyświęcimy. To wiesz, że się z mieszkania po chuju otrzymasz. No, tak, i tak będzie, i tak będzie, i tak będzie. Ona ci jest potrzebna, jak wzięła w łosie, tylko się robi pełno problemy. Tak, tak, to taka baba, tłusta. Porozmawiasz, to zobaczysz, jaka ona ważna. To jest ta była żona Mareczka, bo ty nawet nie wiesz, jaką przeszłość ma Mareczek. Ona ma taki sam charakter jak Mareczek. A może to Mareczka mama, która umarła, właśnie, piąte wcielenie. No, i odżyła. Tak, odżyła. Jest takie głupoto, nagada, wiesz. Ale chodziła po hotelach, już mi wszystkie w 13 hotelach była i wysyłamy, bo będziemy pracowały w Muzeum Jazzu. Załatwiamy sobie na Konopnickiej 6 pracę w Muzeum Jazzu, będziemy śpiewać po hotelach i będą płacić i Unia Europejska to będzie oficjalnie sponsorowane i tak dalej i będziemy dostawać pieniądze. Litka śpiewała czy ty? No ja będę śpiewała, przecież Litka jest gruba, tłusta, jest lochą i ona, ale wiesz, ona o ciebie 3 razy grubsza jest. No ja myślałam, że po prostu Litka będzie śpiewała. Nie, tam ona będzie śpiewała. Gdzie ona tam będzie śpiewała? Ona tylko tutaj robi dobre wrażenie, ona czasem, jak się nie ma gdzie zapodziać, to ona wejdzie czy do biblioteki. Ja mówię, słuchaj, ty przyjechałaś po to, żeby być u wiceprezesowej spółdzielni Sław i ona była, wizytę złożyła, powiedziała pani wiceprezesowo, mamy was w szachu, że nic nie możecie zrobić. I mówi, tak, bo wysłałyśmy do sądu o tę eksmisję. No to
to tyle, co ta prawniczka mówiła. A eksmisję przyjdzie rzecznik, przyjdzie 10 obrońców i prokuratorsko i tego, i będą musieli dać mieszkanie. To po pierwsze. Po drugie, tutaj o ten spadek, tu raz w sądzie stanęło, to znowu do sądu dajemy, bo wiesz, i teraz ci bracia Hanki Gronkiewicz-Waltz, wiesz, co tam w ratuszu jest? Oni tutaj też są. I teraz ta Litka jutro idzie do tej Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ona jest taka ważna. I proszę, ja ją tu wysyłam, ale mówię, proszę swoich spraw nie załatwiać. Ci dałam tu łóżko, nawet przy dzielnicowym mówię, po to, żebyś załatwiała sprawy, a nie żebyś kręciła się koło swojej dupy i tutaj jakieś skarby składała, że taryfą sobie pojedziesz, wiesz. Bo ten Janek Witek ja ubezpieczył niechcący na 10 tysięcy, ale jej nie chcą tego wypłacić. To jest właśnie poczucie jakiejś wspólnej tożsamości. A dlaczego nie ubezpieczył na 10 tysięcy? Słuchaj, ten Janek był głupi, to przecież wiesz, jaki ten Janek był i po prostu no musiał kogoś, a jeszcze wtedy mnie pod ręką nie było. Musiał kogoś, a i tak po prostu od niechcenia, ale on wcale nie miał zamiaru umierać na zawał serca i bardzo zaraz. I okazało się, że on na nią ubezpieczył, ona na razie nic nie może tu zrobić. Myślała, że w taryfę wsiądzie i z tymi skarbami pojedzie. Ja mówię, tutaj obraz Matki Boskiej ze ściany proszę zwrócić. Przy dzielnicowym ukradłaś obraz, schowałaś do tych i tu nic nie będziesz wywoziła z tych rzeczy. Proszę sobie po kościoła chodzić, zbierać ciuchy i te możesz taryfą wywozić. I jeszcze musisz zapłacić. No, także tak. A może ona go tam podtruła, tego Janka? Nie, no jej nie było, wiesz, rok czasu, ale ona psychicznie go załatwiła. To nie wcale nie trzeba podtruwać. Bo Janek Witek miał same zaległości, 25 tysięcy za mieszkanie, miał tu zaległości i jeszcze ten kredyt, co wziął na tę Lipską, no to przecież ona wcale nie płaciła i tego, i on musiał płacić. I co sekunda to o tej Lipskiej, co do Mareczka, nie poszłyśmy z tym Jankiem Witkiem, to on mówi, że ta oszustka wyzywał ją, ty babo, ty wiedźmo, wypierdalaj, bo ona mówi, och Jaśku, dzisiaj mam dla ciebie papierosy, usiadła w torbie grzebie i nie może znaleźć tych papierosów, a Janek mówi, to specjalnie tu pod pretekstem, wypierdalaj, 2 lata ciebie nie było i co, teraz udajesz, że papierosy masz, a kredyt kto będzie, i takie wiesz, takie gadki mówi. No i dobrze powiedział, bo jak kredyt wzięła, to nie spłaca. No i teraz wiesz, nie wiadomo, ten dzielnicowy to on się tam przyjrze, nie wiadomo, ona się cieszy, że on nie żyje, bo to wiesz, to teraz to już się tak rok czasu minął, to wiesz, nas to tam nie grzeje, nie ziębie, ale wiesz, nie wiem, czy ona tam jakichś dodatkowych korzyści nie ma, że jak on umarł, wiesz, bo tutaj wiesz, ale może nic nie dostać, bo wiesz, tam mogą tak zagmatwać sprawę, że wiesz, że mogą tam policzyć zadłużenie, różne rzeczy, rozumiesz? Tak, ja tak myślę, wiesz, I ona wyjdzie, słuchaj, nawet jak ją ubezpieczył na cokolwiek, rozumiesz? A ona wzięła kredyt i zadłużenie, to pierwsze to od razu pociągnął banki za ten kredyt, rozumiesz? Ja tak myślę, przyjdź, to sama zobaczysz, spojrzysz na Mordziunię, na to powygłupiamy się, ja tu też nagrywam i komentarze i z tą Lipską się wygłupiamy i tego. Ona bardzo kocha moje artystyczne te śpiewy itp. i tak dalej. Na internecie się nie zna, załatwiła sobie laptop. Przez 5 lat nie może z Warszawy wywieźć laptopu, jakiś Kazik ma. Ja mówię, co ty jesteś głupia, jakiś dziad, trzyma twój laptop, ale nawet teraz, jak tu już pół roku jesteś w Warszawie, dlaczego nie masz tego laptopu? Dlaczego z tego nie korzystasz? To więc, ona jest taka durna i chciałaby być chytra, po 5... No. Ale słuchaj, oni dawali laptopy, to ja wiem, że przez Unię, ale dla ludzi psychicznie chorych. Tak, no to więcej dawali, bo ona jest niepełnosprawna, ona wszędzie jest niepełnosprawna i ona się wykłóca, że tu nie ma podejścia, że tu nie ma podjazdu, a jak poszła do głównego szefa policji w Warszawie, to żebrała o kanapkę, a ta policjantka mówi, no proszę pani, ale proszę się zachować, ale no wy chyba też jecie, prawda? No to więc jestem strasznie głodna, no to więc... No, bo jest taka żebraczka, że autorytarnie raz usiadła na fotelu stomatologa i tam jej jakaś plomba się należała i ona o tym dobrze wiedziała, że jej się ta plomba, a ta mówi, że nie, musi to sprawdzić, musi tam jeszcze podpisać, potwierdzić, no to ja tu siedzę, zakłada nogę na nogę, ja stąd się nie ruszę, to jest pani problem. I ona musiała chodzić, wiesz, potem jej te plomby załatwić. Taka, wiesz, oszustka, ale taka... Jak to Janek Witek mówi, że dobrze ja powiedziałam, że baba z tupetem.
po prostu powiem ci, żadna plomba się jej nie należy, bo teraz się leczy zęby na własny koszt. Na bo pewno. Ja chodzę do dentysty i wiem, co ile kosztuje. No pewnie, ale jak ona wiesz, że starej daty jest, to Breżniew płacił, ale ten Breżniew teraz bezdomny jest jakiś, chodzi po tych galeriach. On nie ma pieniędzy i nie chce je płacać tej von Lipskiej. Słuchaj, teraz Miska to może tylko dostać w prezencie trumnę. No pewnie, oczywiście, od OPS-u. Słuchaj, nawet za duży wydatek, worek foliowy ekologiczny i ją pochowają w worku. Tak, tak, oczywiście, ekologiczny. Bo trumna to kończy za duże, ale mogą ją pochować w worku ekologicznym, bo szkoda dla niej trumny. Oczywiście. Bo na trumnę to trzeba powtórzyć. No pewnie, no, a zobacz jaka oszustka.